Proszę Państwa, rozpoczynamy uroczystości w miejscach pamięci przed Willą Zielona. Zapraszam delegację do składania wiązanek przed pomnikami męczeństwa, pomnikiem żołnierzy batalionów chłopskich oraz przed płytą pamiątkową komendanta Józefa Piłsudskiego. Jako pierwsza wiązankę składa delegacja pracowników Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Kolejna wiązanka od pracowników Urzędu Miasta i Gminy przy płycie pamiątkowej komendanta Piłsudskiego. Wiązankę składają pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Busko-Zdroju. Wiązankę składają pracownicy Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Busko-Zdroju. Wiązankę składa delegacja 21 Szpitala Wojskowego w Busko-Zdroju. Wiązankę składa delegacja Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej w Busko-Zdroju. Wiązankę składa poseł na Sejm Rzeczypospolitej pan Krystian Jarubas, pani prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Busko-Zdroju Anna Tomczarna oraz prezes ZMW Karol Krzyż. Wiązankę składają przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przed chwilą marszałka Piłsudskiego wiązankę składają pracownicy Starostwa Powiatowego w Busko-Zdroju. Wiązankę składają uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej Sławkowice. Wiązankę składają uczniowie Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busko-Zdroju. Wiązankę składają uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busko-Zdroju. Wiązankę składa Przedszkole Artystyczno-Językowe Słoneczko w Busko-Zdroju. Wiązankę składają
uczniowie zespołu placówek oświatowych w Szańcu. Wiązankę składają pracownicy Komunalnego Związku Ciepłownictwa w Ponidzie. Wiązankę składają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Busku-Zdroju. Wiązankę składają pracownicy Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju. Wiązankę składa Związek Zawodowy Solidarność. Dziękuję bardzo delegacjom. Zapraszam wszystkich Państwa do przemarszu pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie nastąpi kontynuacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Orkiestrę proszę o odegranie hymnu państwowego. Proszę burmistrza miasta i gminy Busku-Zdrój, pana Waldemara Sikorę, o wygłoszenie okolicznościowego referatu. Witam Państwa podczas obchodów uroczystości Święta Niepodległości w Busku-Zdroju. Witam serdecznie posłów Ziemi Świętokrzyskiej, pana Krystiana Jarubasa oraz europosła Czesława Siekierskiego. Wielką przyjemnością i radością witam honorowego obywatela miasta i gminy Busku-Zdrój, goszczącym w naszym mieście pana profesora Krzysztofa Bieleckiego. Witam przedstawiciela wojewody świętokrzyskiego, pana doktora Roberta Freja, dyrektora Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli. Witam starostę Buskiego Jerzego Kolarza, wicestarostę Stanisława Klimczaka, witam przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Witam przewodniczącego oraz radnych Rady Powiatu. Witam serdecznie radnych sejmiku województwa świętokrzyskiego w osobach pana Mieczysława Sasa. Witam moich zastępców, wiceburmistrza Radosza, wiceburmistrza Mierzwę, panią sekretarz, pana skarbnika oraz wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i powiatu. Wielką radością i serdecznością witam naszych księży, którzy koncelebrowali mszę świętą w intencji ojczyzny. Księdza dziekana, prałata Marka Poddymę, księdza gościa, który jest w naszym mieście, pana księdza profesora Andrzeja Działaka, a także gospodarza parafii, najstarszej parafii w naszym mieście, księdza kanonika Tadeusza Szlachtę, księdza kanonika Mariana Janika z parafii Bożego Ciała, księdza Stanisława Kondraka z parafii w Czaboryżu. Witam przedstawicieli służb mundurowych, komendanta policji Jakuba Kosina, komendanta WKU Jarosława Molisaka, a także w imieniu komendanta przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej Marka Lisa.
Witam wielkim szacunkiem kombatantów, którzy uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Witam harcerzy i zuchów. Witam młodzież szkolną. Bardzo gorąco i wielkim szacunkiem witam sztandy poczty sztandarowe, delegacje zakładów pracy, którzy tak licznie przybyli z Rozankami. A także witam wszystkich Państwa, mieszkańców i gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, spotykamy się w Dniu Narodowego Święta Niepodległości. Święta dla nas Polaków najważniejszego, przywołującego odrodzenie się naszej ojczyzny po 123 latach niewoli pod zaborami. Uczestnicząc w tym marszu, oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go dzisiaj wszystkim tym, którzy walczyli o naszą wspólną wolność. Tysiącom polskich żołnierzy, którzy polegli na wielu polach bitew, a także ich dowódcom, politykom i dyplomatom, których wspólny wysiłek doprowadził do odrodzenia polskiej państwowości. Wspominamy wybitnych mężów stanu, marszałka Józefa Piłsudskiego, generała Józefa Hallera, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Gabriela Narutowicza i wielu innych ojców Rzeczypospolitej. Zadanie, którego się podjęli, było arcytrudne. Kraj rozdarty między Rosją, Prusy i Austrią na ponad wiek zniknął z map świata. Wszystkie trzy mocarstwa były bardzo silne i liczne powstania nie przyniosły upragnionej wolności. Dopiero na początku XX wieku walki między skłóconymi zaborcami dały szansę na jej odzyskanie. Trzeba jednak jasno zaznaczyć, że Polska otrzymała niepodległość nie tylko w wyniku tego, że pierwsza wojna światowa zakończyła się ich klęską. Polska odzyskała niepodległość dlatego, że podjęła o nią walkę. Szanowni zebrani, od tamtej pory minęło 98 lat, w czasie których świat zmienił swoje geopolityczne oblicze, przyznając Polsce należne jej miejsce w Europie i świecie. Pamiętajmy jednak, że niepodległość, suwerenność i wolność nie jest dana raz na zawsze. Aby nie musieć o nią walczyć z bronią w ręku, trzeba ją szanować i pielęgnować poprzez podtrzymywanie pamięci historycznej. Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości, mówił marszałek Piłsudski. To bardzo mocne słowa. Dlatego jako burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój czuję odpowiedzialność, aby w naszej społeczności nie umarła pamięć o heroizmie i krwi naszych przodków przelanej za ojczyznę. Nie chciałbym również razem z Państwem zawieść ojców niepodległej Polski, którzy pewnie spoglądają na nas z góry. Oni marzyli o jednolitym narodzie, o jednolitym państwie. I oto my, ich potomkowie, żyjemy dziś w wolnym i demokratycznym kraju. Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Busko-Zdrój, szanowni goście. Dzisiejsze święto to doskonała okazja do indywidualnej refleksji nad tym, co dla nas prywatnie oznaczają słowa ojczyzna, ojczyzna i patriotyzm. Czy są to tylko puste, choć dumnie brzmiące określenia, czy jednak zawierają wartości istotne dla naszego wspólnego życia społecznego?
szczególnie te, które wybrali 98 lat temu nasi przodkowie i o które stoczyli boje w powstaniach XIX wieku, o okopach I wojny światowej czy w Bitwie Warszawskiej przeciwko bolszewickiej Rosji. Dziś nie musimy walczyć. Nasz codzienny patriotyzm to poszanowanie narodowych symboli, dbałość o język ojczysty i codzienna, sumiennie wykonywana praca. To jest również praca naszego samorządu, który nie ustaje w działaniach na rzecz poprawy wizerunku miasta i gminy Busko-Zdrój oraz poprawy życia jej mieszkańców. Szanowni zebrani, dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj przybyli. Rodzicom, którzy przeprowadzili swoje dzieci. Mieszkańcom, którzy wywiesili w tym dniu biało-czerwone flagi. Dziękuję naszym gościom, parlamentarzystom, panu posłowie Jarubasowi, europosłowi Siekierskiemu. Dziękuję pani wojewodzie Agacie Wojtyszek za obecność jej przedstawiciela, pana doktora Roberta Freja i za złożoną wiązankę. Dziękuję panu staroście i wicestaroście. Dziękuję pani przewodniczącej i radnym Rady Miejskiej, panu przewodniczącemu i radnym Rady Powiatu. Szczególnie dziękuję naszym księżom, księdzu dziekanowi, prałatowi Markowi Poddymie za przewodniczenie liturgii mszy świętej w intencji ojczyzny i księdzu gospodarzowi Tadeuszowi Szlachcie, a także księdzu gościowi Andrzejowi i księdzu Stanisławowi i księdzu Marianowi za tą koncelebrowaną przeświętę. Dziękuję wszystkim osobom, dziękuję kombatantom, służbom mundurowym, pocztom sztandarowym, harcerzom, przedstawicielom organizacji oraz instytucji prowadzących działalność w naszym mieście i naszej gminie. Dziękuję serdecznie przybyłym mieszkańcom i kuracjuszom. Bardzo dziękuję wszystkim organizatorom dzisiejszej uroczystości, szczególnie dyrektorowi oraz Orkiestrze Dętych-Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, służbom komunalnym Zakładu Usług Komunalnych i Gospodarki Komunalnej, a także dziękuję serdecznie Policji i Straży Miejskiej za zapewnienie bezpieczeństwa dzisiejszego świętowania. Zapraszam jednocześnie do dalszego świętowania, do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych przygotowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pozwólcie Państwo, że zakończę słowami Romana Dmowskiego. Jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, w imieniu pani wojewody Agaty Wojtyszek dziękuję panu burmistrzowi za zaproszenie. Niestety oczywiście okoliczności związane z tym, że jest to święto ogólnopolskie, spowodowały, że pani wojewoda mogła się z państwem być tylko duchem i dlatego też, proszę państwa, wystosowała do państwa list. Święto 11 listopada to wspomnienie historii, wciąż żywej w naszych sercach i pamięci. Świadczą o niej szlaki naznaczone krwią i walką bohaterów o wolność. Mówią o niej kamienie, przydrożne krzyże i cmentarze. Przemawiają do nas świadectwa o tych, którzy oddali swe życie w obronie najwyższych wartości. Dziś cieszymy się wolną Polską. Historia mówi o tym, jak wiele zależy od dokonanych przez nas wyborów. Pokazuje, jak ważne jest wychowanie młodego pokolenia w duchu poszanowania patriotycznej wartości. Naszym obowiązkiem jest troszczyć się o to, aby dzieje naszego kraju oraz regionu zapadły głęboko w serca młodych Polaków. Od nich bowiem zależeć będzie przyszłość. Święto Niepodległości dziękuję Państwu za kultywowanie wspaniałych kart naszej historii. W tym wielkim, wyjątkowym dniu pokażmy, że my Polacy jesteśmy razem. Radujmy się i z dumą manifestujmy nasz patriotyzm. Łączą nas wspólne biało-czerwone barwy.
Podpisane wojewoda świętokrzyski Agata Wityszek. Dziękuję. O głos prosi pan profesor Krzysztof Bielecki, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim chcę podziękować, bo nigdy nie miałem okazji tutaj w obecności Tadeusza Kościuszki za to, że Państwo zechcieli przyznać mi honorowe obywatelstwo tego pięknego miasta i tej gminy, którą od 25 lat ukochałem i uważam za swoją małą ojczyznę. Jestem lekarzem, służę w służbie zdrowia, tak jak tysiące pielęgniarek i lekarzy. Ale z okazji tej uroczystości chcę przypomnieć słowa Cypriana Kamila Norwida, który każde powinien nosić w swoim sercu. Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło. Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło. O przetrwaniu narodu, o którym mówił pan burmistrz przed chwilą, stanowią dwa czynniki. Pierwsze to jest liczba nowonarodzonych dzieci, czyli tak zwany wskaźnik dzietności, który w Polsce jest słaby, bo jest 1,3, a powinno być 2,3 na jedną kobietę od 18 do 50 roku życia. Ja tu widzę te piękne szeregi tych dzieciaków, wspaniałe dzieci, ale tu ich powinno być 2 razy więcej. I drugi czynnik, który stanowi o przetrwaniu narodu, to jest właśnie poszanowanie tradycji. Jeszcze raz chylę czoła przed Państwem, bo widzę, że to miasto, ta gmina rozwija się wspaniale i ta mała, piękna ojczyzna stanowi część naszej dużej ojczyzny, której na imię jest Polska. Dziękuję. Zapraszam do mikrofonu posła na Sejm, pana Krystiana Jarubasa. Szanowny panie burmistrzu, czcigodni kapłani, drodzy goście, szanowni mieszkańcy gminy Busko-Zdrój, miasta Busko-Zdrój, szanowni państwo, obchodzimy dziś 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Czcimy pamięć bohaterów, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny. Przypomnę również słowa, powołujemy się dzisiaj na słowa Cypriana Kamila Norwida, ksiądz Tadeusz przypomniał słowa, piękne słowa, pan profesor przypomniał, ja też przypomnę słowa Cypriana Kamila Norwida. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Dzisiaj uważam, że naszym patriotycznym, wielkim zbiorowym obowiązkiem jest to, żeby dążyć do zgody, do budowania wspólnot. Bo dzisiaj więcej nas dzieli niż łączy. To, że idziemy obok siebie, to nie oznacza, że idziemy razem. Szanowni Państwo, bardzo dobrze, że budujemy drogi, ale na Boga nie zapominajmy o ścieżkach do sąsiada. Na koniec przypomnę również słowa Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera Polski, przywódcy Ruchu Ludowego. A Polska winna trwać wiecznie. Pamiętajmy o tym. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz delegację do składania wiązanek przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Wiązankę składa delegacja władz samorządowych miasta i gminy Busko-Zdrój w osobach burmistrz pan Waldemar Sikora oraz zastępcy burmistrza panowie Henryk Kratosz i Tomasz Mierzba. W imieniu wojewody Wysokiego wiązankę składa pan dr Robert Kroj. Wiązankę składają przedstawiciele starostwa powiatowego w Busko-Zdroju ze starostą panem Jerzym Kolarzem.
wiążącie składa delegacja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Wiązankę składają członkowie zespołu placówek oświatowych w Zbrodowicach. Wiązankę składają uczniowie szkoły podstawowej w Wysławicach. Wiązankę składa delegacja uczniów szkoły podstawowej w Dobrowolu. Wiązankę składają pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Wiązankę składają przedstawiciele służb mundurowych. Wiązankę składają przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wiązankę składa delegacja ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie. Wiązankę składa delegacja PSS z Polem w Busku-Zdroju. Szkoły podstawowej numer 2 w Busku-Zdroju. Wiązankę składa delegacja zakładu energetycznego w Busku-Zdroju. Wiązankę składają uczniowie 1 liceum ogólnokształcącego w Busku-Zdroju. Delegacja składa wiązankę w imieniu posła na Sejmie pana Michała Cieślaka. Wiązankę składają przedstawiciele Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju. Wiązankę składają delegacja Akademii Gromada w Busku-Zdroju. Wiązankę składa delegacja Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości. Wiązankę składają przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju. Wiązankę składają przedstawiciele Stowarzyszenia Gospodarna Gminy. Wiązankę składają pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju.
Wniosek składają pan Mieczysław Sas, przedstawiciel samorządu województwa, pan Karol Kuliś, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Krystian Jarubas. Wiązankę składają zarząd i pracownicy uzdrowiska Busko-Zdrój. Wiązankę składa delegacja pracowników sanatorium Włókno w Busko-Zdrój. Wiązankę składają uczniowie ze szkoły szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Busko-Zdrój. Wiązankę składają dyrekcja i pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busko-Zdroju wraz z honorowym obywatelem naszego miasta, panem profesorem Krzysztofem Wielewskim. Wiązankę składa Przedszkole Artystyczno-Językowe Słoneczko w Busko-Zdroju. Wiązankę składa Porozumienie Samorządowe w Busko-Zdroju. Wiązankę składa Stowarzyszenie Młode Busko. Proszę Państwa, część oficjalna obchodów uroczystości Święta Niepodległości powoli dobiega końca. Zanim wysłuchamy krótkiego koncertu melodii patriotycznych w wykonaniu naszej orkiestry miejskiej, to także pragnę zachęcić Państwa do uczestnictwa w imprezach towarzyszących obchodom, zarówno kulturalnych, jak i sportowych. Ze szczegółami możecie Państwo zapoznać się na okolicznościowym afiszu. Baczność, sztandary wyprowadzi.
ziemią. Do góry. 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 Do góry